jednym z ważniejszych szkodników kukurydzy w okresie wiosennym jest ploniarka zbożówka. Tutaj możecie zobaczyć roślinę, która została przez tego szkodnika uszkodzona. Widać takie charakterystyczne przejaśnienia, niekiedy z otworkami. I tutaj gdzieś w tej roślinie jest larwa. Larwa tej muchówki. Żeby ją wydobyć, przede wszystkim w fazie od 3 do 6 liści kukurydzy, musimy pobrać egzemplarze z pola i następnie przystępujemy do obserwacji, najlepiej w jakichś tak warunkach domowych. I co robimy? Rozwijamy każdy liść i szukamy miejsc, w których ploniarka zbożówka dokonała uszkodzenia roślin. Czyli rozwijamy i zaczynamy już dochodzić, prawda, do tych miejsc, gdzie są ślady żerowania szkodnika. I nie zostaje nam nic innego, jak wytężyć swój wzrok i szukać na tych blaszkach liściowych, które bardzo często są mokre jeszcze w dodatku, takiej niewielkiej, przeźroczystej bądź żółtawej larwy ploniarki. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż taka larwa mierzy około milimetra czy też 2 mm długości, w zależności, prawda, od tego, w jakiej jest fazie, ale myślę, że bez problemu możecie ją znaleźć. I o ile się nie mylę, mam ją? Nie mam jej. To tutaj właśnie w tych zakamarkach szukamy larwy szkodnika. Ona jest trudno zauważalna, ale miejmy nadzieję, że uda nam się ją znaleźć. Dobrze jest zrobić tą analizę w jakichś ciemnych rękawiczkach gumowych, bo przesuwając palcem po liściu można niekiedy tą larwę znaleźć na palcu. O, i proszę, popatrzcie tu. Tu mam larwę ploniarki zbożówki. I zaraz Wam jeszcze pokażę jeden myk. O, i tu już mam wcześniej zebrane larwy z roślin. Jest ich naprawdę bardzo dużo w 2020 roku. O, tą przeniosę tu. I popatrzcie, tu na tym liściu kukurydzy mam 2, 3, 4, 5 larw ploniarki zbożówki zebranych z tych roślin, jakie widzicie w tle. Jest to bardzo mały szkodnik, trudno go analizować, ale jak widzicie, jest to możliwe, jeżeli się tylko tego chce.